Platforma Obywatelska przechodzi do ofensywy. W województwie śląskim rozpoczął się cykl spotkań, podczas którego przyszły premier Donald Tusk opowie o tym, co my zrobimy, kiedy będziemy za Polskę brać odpowiedzialność. Politycy PO na czele ze swoim przewodniczącym będą przekonywali, że galopująca inflacja się nie zatrzyma, a w sklepach nie będzie taniej, jeśli nadal będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj jedyną rzeczą, którą ten rząd mógłby zrobić dla uspokojenia inflacji, to byłaby dymisja tych, którzy się na gospodarce nie znają. Morawieckiego, Sasina, wszystkich tych pisowskich jaszczębi, orłów, czy jak oni się tam nazywają. W Gliwicach Borys Budka zapraszał na spotkania z byłym premierem, który chwilę później złożył wizytę prezydentowi Bytomia. Nie wszyscy byli jednak zadowoleni z przyjazdu Donalda Tuska. Także no, w waszym... Dzień dobry. W Bytomiu przewodniczący PO przekonywał, że z węgla wcale nie trzeba rezygnować, a Śląsk może się prężnie rozwijać. Jego zdaniem nie rozwija się m.in. przez brak unijnych pieniędzy przekazywanych samorządom. Ile tutaj czasu zmarnowano? I to nie po to, żeby chronić polski węgiel, bo tak naprawdę, jak zauważyliście, w ciągu tych wielu, wielu lat importowano coraz więcej węgla rosyjskiego, a w finale jeszcze sprowadzano te muły i błota z państw bardzo egzotycznych. Śląsk może stać się centrum nie tylko w skali kraju nowoczesnego przemysłu energetycznego. Nie trzeba dzisiaj mówić o zamykaniu kopalń. Kolejne dni to kolejne zaplanowane spotkania z mieszkańcami w województwie śląskim. Całe tournée ma potrwać 10 dni. Donald Tusk odwiedzi w tym czasie m.in. Żywiec, Częstochowę, Sosnowiec czy Rybnik.